Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu sprawy bieżące. Mogę Cię ubić. Mieliśmy bardzo szybką sytuację miesiąc temu. Został skradziony ekspres do kawy. To godzina lata, dzień 15, siedziała na tej sali. Ekspres został zakradziony w godzinach między 18 a 18. Sytuacja jest o tyle niestrzeczna, proszę Państwa, nie wiemy jak reagować. Mamy tu zamknięte drzwi. Czy nie zastanowimy się nad tym, żeby zamykać wejściowe też, a mieć też drzwi otwarte? Ponieważ no nie możemy do takiej sytuacji dopuścić, żeby w czasie obrad rady ginęły rzeczy. Na tym się zastanowimy. Otwórz, bo znowu coś zginie. Otwórz, bo zginie. No, bo zamykać mnie. Ja wiem, że niektórych sytuacja bawi, natomiast no, dla osób, które odkryły tą rzecz, to była też taka nieprzyjemna sytuacja. Zastanowimy się, jakie kroki podjąć. Poprosiliśmy też pismę o zwolnienie środków i zakup nowego ekspresu do kawy. Zobaczymy, czy pan prezydent się przychyli do tego. Proszę Państwa, następna sprawa. Wieczerza wigilijna z mieszkańcami. Odbędzie się 30 grudnia, godzina 13. Klub pocztowy później o 7:14. Tradycyjnie będziemy mieć niezamówionych 160 paczek. Ja dziękuję Michałowi, a zwłaszcza nami Michała, bo paczki będą przygotowywane przez Real. Jest już propozycja, w jakich paczkach ma być. Jest do prądu. Co do, proszę Państwa, kto organizuje? Godzina 13. Proszę Państwa, co do organizatora, kolacji wigilijnej, będzie to realizowała szkoła gastronomiczna. Zobaczymy jaki. Proszę Państwa, po tym, po wigilii z mieszkańcami, prawdopodobnie spotkamy się bezpośrednio na sesji. Chyba nie musimy godziny przesuwać. Czyli na godzinie 17 sesja. Proszę Państwa, następny punkt. Jeszcze szybkie pytanie. O której godzinie będzie rozdawanie paczek dla mieszkańców? Po wigilii. Ostatnio było tak, proszę Państwa. Rozdawaliśmy paczki bezpośrednio na wigilii. Wigilia z paska tutaj robimy. I proszę Państwa, ja uważam, że paczki zrobimy tutaj w dzielnicy. Dlaczego? Ponieważ żenujący był fakt, że niektórzy tylko przyszli. Tak, nagle była ucieczka, musimy lecieć, nie, od godziny, pogramy to jeszcze, tak żeby to miało wszystko ręce i nogi, żeby nie było takiego wstydu zażenowania, żeby dwie strony czuły się komfortowo, bo ci mieszkańcy, którzy czasami no, też nie jest przyjemnie przychodzić po pomoc, jakoś dogramy, zostaną po Państwo poinformowani zaraz po. Dużo, proszę Państwa, jeszcze było, proszę Państwa, dużo jeszcze było właśnie. Dużo osób myślało, że te paczki, które my wydajemy, były od kościoła, że dlatego może, że była większa identyfikacja, będziemy te paczki rozdawać tutaj. Może faktycznie zrobimy tak, jak było z dzieciakami. Zdało to egzamin. Tylko tu mamy znowu problem. Proszę Państwa, dojdziemy, jakiś proces osiągniemy, zostaniecie poinformowani. Kiedy paczki i gdzie będą rozdawane? Ja osobiście Państwu wyślę SMS-a. A ja mam pytanie, bo w zeszłym roku było już, jak żeśmy się w styczniu spotkali, czyli po grudniu, było tak, że troszeczkę tych paczek zostało, to znaczy chodzi mi o typowanie, kto w tym roku typuje, czy bez, znaczy, czy się nic nie zmieniło, chodzi o typowanie rodziców. Tak jak w ostatniej pory, rodziny były typowane przez dwie parafie. Dwie parafie i przez związki emerytów rodziców, które działają u nas w dzielnicy. To są te dwie organizacje, które typowały. Jeżeli macie jakiś pomysł. Nie, dobrze, tylko ja tylko nie przypominam, bo pamiętacie Państwo sesję styczniową już tego roku, jakżeśmy oceniali po prostu naszą wigilię i z mieszkańcami i rozdawanie paczek, to rzeczywiście tych paczek zostało,
że po prostu ludzie znaczy jakby odebrali zaproszenie, prawda, bo to było imienne zaproszenie, a paszuszek później nie odebrali, więc szkoda po prostu, żeby w tym roku to... Ja jeszcze powiem, ale wy tak sobie chodzi, mogę pomóc, ponieważ na kompotach nie ma kościoła naszego, prawda? Tam pani Ania zna swoich kompotach. Ja wyjmuję... Odpowiem od razu. Nie ma dziennika takie kalinowe. Proszę Państwa, ale po kolei bym prosił, żeby Pani... Jest taka sytuacja, proszę Państwa, że dzisiaj przeglądają już jedną listę. Są osoby wykazane przez koło emerytów, osoby z komponującą się dla kombatantów, także nie ma problemu. Oczywiście. My, Pani Kasiu, też nie jesteśmy w stanie... Nie, ja tylko mówię, żebyśmy... Kościół... Ja tam to typuję. Kościół wskazuje i teraz mnie nie powiem już pełno, czy ta osoba przyjdzie po tą paczkę. Mało tego. Proszę Państwa, do tej pory organizowaliśmy dekorację dla 160, była przygotowana dla 160 osób. Przychodziło mnie, mimo że 160 paczek organizujemy, będzie 120 mil. Powiemy, że rocznie nie przychodzi bardzo dużo osób, a koszty pomosimy. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o pomysł jakiegoś tam przenoszenia paczek z Igili tutaj do Rady Dzielnicy i na przykład na Radzie, to już jest dograne już. Na Radzie Dzielnicy albo na drugie miejsce nas też. To znaczy, powiem tak, myślę, że jest to troszeczkę, znaczy tak, dla nas, żeby mieszkańcy wiedzieli, że to jest od Rady Dzielnicy, to owszem, jestem za. Ale to znaczy, którzy przychodzą faktycznie na tą linię. I dla nich będzie kłopot iść do później na Wigilię i następnie potem przychodzi po tą paczkę. Nie wiem, czy jest taki duży kłopot. Nie jest. Ja myślę, jeżeli się poczuwam do osoby naprawdę, która jest starsza i przychodzi na tą Wigilię, bo jest samotna. I potem ona drugi raz musi przyjść tutaj do dzielnicy. I jeszcze niech to będzie osoba niepełnosprawna ruchowo czy coś, czyli będzie ciężko chodzić. Jest to takiej osoby kłopot, no nie oszukujcie się. Ja proszę Państwa, jedno zdanie powiem. Każdy niech sobie przemyśli, jak dziecko przychodzi na Mikołaja i wyjdzie z Mikołaja bez paczki, tylko zarzuci tylko paczkę do Mikołaja, to dla niego był na Mikołaja, czy nie był na Mikołaja? No właśnie. Proszę Państwa, może zróbmy tak. Faktycznie nie, do tej pory było to, padły takie argumenty, które przemawiają za, żeby rozdać paczki w kuźni. Natomiast osoby, które nie są, mogą przyjść spokojnie z dzielnicy, sobie odebrać, przynajmniej przed nami jeszcze tydzień. Bo takie pytanie, które było sobie chore, ja nie znów się, parę paczek żeśmy zawozili do domu. Ja zawoziłem, nie ma żadnego. Osobiście żeśmy zawozili. Tak. Ale jeżeli tu chodzi na przykład o, żeby na przykład utożsamić się z tymi paczkami, czy coś, to można na przykład, ale wiesz, czy to dużo, jakie koszty są na przykład jakąś tam karteczkę od dzielnicy 15 z naszym rogu. Ale przecież myśmy sami się rozwozili. Zaproszenia dostają zawsze z naszą. Ja dostaję zaproszenie, to też skoro osoba jest to naturalnie. Tylko że były podbite przez paczki kolorami do niej w zeszłym roku, nie? Wydaje mi się, że chyba w zeszłym roku, z tego co dobrze pamiętam, też to stowarzyszenie pana Adama też typowało chyba. Mieliśmy chyba cztery. Te biedne osoby też by pasowało, żeby ująć to stowarzyszenie przez emerytów. Proszę Państwa, jak bywają listy, my sobie weryfikujemy. Listy się niestety powtarzają, bo osoba, która jest tam poszkodowana, jest biedna, jest też wykazana w panach, nie ma żadnego problemu, czyli jak pana tam dostarczy nam listę, sobie zweryfikujemy, proporcjonalnie kolejne paczki. Trzeba mało tego, jeszcze ja proszę Państwa... Coś takiego, żeby tam dosłał listę i tak dalej. Najpierw listę być ustalone i osób, ja nie mogę powiadomić, jak nie osób. Tak, proszę Państwa, jeszcze jest jedna zasadnicza sprawa. Co roku, i to chyba osoby z poprzedniej kadencji wiedziały, dużo organizacji nagle ożywa przed rozdawaniem paczek. Jeżeli ja proszę, podczas takiej rozmowy, że w następnym roku, proszę Państwa, proszę mnie zaprosić, proszę pokazać, co robicie. Ja takiego zaproszenia nie mam. I nagle taka osoba mi znowu pokazuje jakąś listę. To proszę mi uwierzyć, ja też będę wkładał wnioski, że takie organizacje nie będziemy przyznawać. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś nagle przypomina sobie, pojawia się z tymi przedsiębiorcami, że pracuje w dzielnicy 15 Mszczyowicy.
powstanie. Proszę Państwa, następne pytanie. Myślę, że się chciałem tej kwestii. Bardzo proszę o odpowiedź. Jeżeli chodzi o kwestię, to dodam bardzo szybko. Także jeżeli są zespoły charytatywne działające przy kościołach, to te zespoły też dla tych osób najbardziej, że tak powiem, chorych, odbierają w imieniu tych osób te paczki dostarczające się, jeżeli nie robimy tego my razem, tak? Bo tak już wspomniał Wyszek. Natomiast są takie osoby, które są, że tak powiem, z kimś z rodziny, tak? Czyli już z kimś prężnym, młodym i tak dalej. No wiadomo, że to najczęściej są kilogramy, jakieś 5-6 kilogramów paczki, bo tam są różne rzeczy. Dlatego w Jacku to wygląda różnie. Ja uważam, że jednak powinny te paczki być rozdawane tutaj. Dobrze mówisz, ja tak samo uważam. Ponieważ jest problem zawsze z przełożeniem i problem z kojarzeniem. Proszę Państwa, czytając tą rozmowę powiem tak. Ja pragnę tylko przypomnieć, że jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i dzielnica jest podzielona na 21 okręgów. No bardzo proszę o ciszę. Ja mam czas. Proszę Państwa, mieszkańcy nas wybrali, każdy chyba swój okręg rozpoznaje i wie, jakie jest wielkości. Jeżeli trzeba znaleźć w swoim okręgu paczkę, to nie ma żadnego problemu. Mało tego, jest to ukłon w stronę tego mieszkańca, który chociaż raz na ten radny może do niego przyjść zapukać. Wiem, że Michał Taranowicz kiedyś musiał tak rozdawał paczki, był u osób niepełnosprawnych. Także to tak musimy zrobić. Wiele lat ja w swoim okręgu rozwodziłam, jeszcze mąż, przepraszam, żył, to mu pomagał. Pani Haniko, przez ten czas mnóstwo rady roznosiliśmy. Myśmy roznosili zaproszenia i wszystko. Więc... Dlatego proszę Państwa, myślę, że niech przemyślimy się na spokojnie, niech Pan Państwo poinformowani, weźmiemy wszystko za i przeciw. W razie, kiedy nawet paczki były rozłożone tu, a ktoś z Państwa nie dał rady, to wystarczy, że nam powie, jak było z gazetką. Ja ci powiedziałam, to pojedzie osobiście tą paczkę zawiezie do mieszkańca. Nie ma żadnego problemu. To przy tym rozłożeniu to od razu będę sprawa choiny. Proszę Państwa, jak wiecie, nasza dzielnica została obdarowana choinkami. Zawiązaliśmy współpracę z dyrekcją Lasów Państwowych i te choinki są przeznaczone dla wszystkich szkół, dla wszystkich przedszkoli, dla parafii, dla klubów. I teraz tak, odpowiadam na pytanie. Od razu odpowiadam na pytanie, bo wiem, że jest impreza w szkole, czy te choinki wcześniej nie mogą przyjechać. Ja pozwolę sobie zacytować, bo bardzo mi się spodobało stwierdzenie pani, która powiedziała, że lepiej, żeby nie tak wcześnie te choinki przywieźć, bo jodły się rozkraczą, a święty nie opadną. A święków tam wiemy. Dlatego, proszę Państwa, namówienie jest złożone. Jodły się rozkraczą, a święty nie opadną. Proszę Państwa, do 17 grudnia choinki zostaną przywiezione tutaj do dzielnicy, żeby też nie fatygować, żeby jeździć. I my, ja oddam do dyspozycji mojego tego starego, mojego dziadka, który na taką można przewieźć dużo tych choinek. I będziemy chyba jeździć od placówki do placówki. Jeden dzień będziemy dawać te choinki. Wszystkie są zamówione jednego rodzaju, także jednej długości. Do 17, no tak określone, pani nie wie, to różne są, jak rozmawiałam, nie tylko przyjeżdżamy nas do dzielnicy, ale przyjeżdżamy z zakupaniem, ale innego, do dopisu UFA. Jest jakaś data dopisana ostateczna, do kiedy te się mają pojawić. Jest takie wskazanie, do 17, one wtedy świeże przyjeżdżają z Lasów Państwowych. Sztuk jest zamówiony do dzielnicy 20. Proszę Państwa, dodatkowo z Lasami Państwowymi to jest taka... Panie, nie mają rzeczy. Nie wiem, czy Lasami Państwowymi to jest początek pracy, ale to jest na pewno różne konkursy, będziemy ich zapraszać i na poziomie poczęstą oraz dzielnicy. To trudne pytanie, pani Grażyna. Pytanie jest tendencyjne. Nie wiem, co będzie rozłożyło. Nie, no oczywiście, choinki są cięte, także... Bo ja mam jakieś... To są jakieś do 3 metrów, tak zostało wyślone. Po 5 kg.
Proszę Państwa, następny temat to jest gazetka moja 15. Jeżeli Państwo jakieś mają tematy, to do środy, do 5 grudnia 2012 roku bezpośrednio do sekretariatu na maila proszę przekazywać.